nie w tym miejscu, bo ten poprzedni ratusz był na Iławskiej Starówce. Kto z Państwa jeszcze nie był, to ja zapraszam i polecam wizytę na Iławskim Starym Mieście. Jedno z najbardziej urokliwych miast w Iławie. Przepiękne budynki. Późny Gomułka, wczesny Gierek. Pomieszane, tak, te dwa niezwykle malownicze style. Po prostu Rosjanie, proszę Państwa, spalili Stare Miasto, no i dopiero na przełomie lat 60. i 70. zbudowano na nowo tego maszkaronka, którego mamy. O, ten jeden z tych bloków to widać. Takich mamy, tych bloków tam 8. To jest Stare Miasto. Już Pani nie lubię, no. Starówka Iławska. Osobiście dla Pani zrobię później wycieczkę, pokażę napis. Stare Miasto. Anno Domini 1974. Ten napis. Proszę Państwa, wejdziemy sobie teraz na wieżę ratuszową, na wieżę, która powstała tutaj 206 lat po pożarze. W 1910 roku Iławskie miasto wreszcie dojrzało do decyzji. 200 lat po pożarze budujemy ratusz. Nie na Starówce, tylko tu. Wykupiono parcelę za 90 tysięcy marek. Sama budowa trwała raptem 2 lata. W 1912 roku miasto ten ratusz udostępniło, ale jednak jeszcze taka informacja finansowa, mianowicie ciekawostką jest to, że miasto wzięło na budowę tego ratusza pożyczkę. Na wykup ziemi i na samą budowę. I wzięło tą pożyczkę w Banku Drezdeńskim. Drezdny Bank udzielił takiej pożyczki. Ja tylko mam nadzieję, że nikt z Państwa nie jest szczęśliwym posiadaczem kredytu we frankach, bo to o Pan się uśmiechnął, to Pan chyba ma. I proszę Państwa, ten bank udzielił pożyczki na, uwaga, dla frankowiczów taka informacja, na 0,007%. Można? Można, proszę Państwa. Zero. Miasto po 4 latach oczywiście cały dług swój spłaciło, ten był niewielki i w 1912 roku ratusz otworzył swoje bramy. Państwa, do ratusza wchodzono zupełnie inaczej niż my teraz idziemy. Do władzy. Władza gdzie jest? Władza jest zawsze u góry. Pan Bóg jest u góry, reszta jest u góry, władza też była u góry. Dlatego do władzy trzeba było się po tych schodkach dostać i te drzwi, które będą były główne drzwi prowadzące do ratusza, do petentów. Tu oczywiście tych drzwi nie było, to było tylko okienko, ponieważ na parterze, którego my teraz wejdziemy, była restauracja. Restauracja, to się wchodziło tam z boku. Restauracja zwana Ratskeller, czyli piwnica radnych. Z takim bardzo fajnym miejscem, to było fajne miejsce szczególnie dla panów. Miejsce szczególnie odwiedzane w poniedziałkowy poranek. Nazywało się Die Katzenstube. Jajo, Die Katzenstube. Tu się taki przyszedł, taki germański Niemiec. Ja mówię, mein Kellner, ich bin krank, mój kelner, ja jestem chory. No i on go w takie miejsce specjalne prowadził, wynosił taką parawanę, taki parawanek, ustawiał i tamten pan z tym katem sztubę był leczony. Sok pomidorowy, takie naturalne. Woda z dodatkiem kapusty, czy sok z kapusty, sok z ogórków i tak w taki sposób. Nie było żadnych ripostonów czy innych, więc trzeba było takimi metodami się leczyć. Podobno wychodzili całkiem zdrowi, całkiem rzeźcy z tego. Do następnego poniedziałku. Kraniec jeziora. Od czym jeziora tak naprawdę się zaczyna i ona jak gdyby w taki sposób... Ale zobacz, masz od razu godzinę, nie? Tam jest jezioro. Gdzie jest ładniej, Zuwia? Ja widziałam panią Agnieszkę.
ziarnko. No jechaliśmy autem z Karzyna, wiesz? Jak nie, 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 przepraszam. Co ja mówiłem na kazaniu? Najwyższy punkt w mieście.